Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Niestety byłem zmuszony do nagrania materiału do przodu, ale opłaciło się, znaczy zagrać draft, bo znaleźliśmy w nim i Roberta Lewandowskiego Totsa i Cristiano Ronaldo. Przyzwoity atak. Super formacje na początek, niech będzie 4-4-1-1, mam jednak nadzieję, że... Wow, dobra, bez ironii, Zidane. Okej, chyba to już gramy. O Jezus! To jest ten draft. To jest nieprawdopodobne. Co tu się dzieje? Pierwszy raz dobry draft. Tylko żeby zgranie zrobić. Musimy zadbać o zgranie dla lewego. Na lewej pomocy może się pojawić Gnabry na przykład. Albo i nie. Analiza. Nie ma nikogo. Znaczy jest Luis Alberto. Pogba. Ale będzie na pewno ktoś lepszy. Van Dijk. Nie no, ale obrony dajcie troszkę lepszą. Przyszłościowo myślę... Ale tak naprawdę to nie ma jakichś wybitnych kart z tych lig. Możemy wziąć Edersona, tak w razie czego pod Premier League. I tutaj Trent Alexander-Arnold. Ale nie taki. Dobra, wierzę, że wypadnie lepszy Trent. Ja w to wierzę. Grimaldo, Robertson, Jordi. Naprawimy ten draft teraz. Kapitalnie, Douglas Costa pod lewego i Polak ma pełne zgranie. Adaś! No dobra, możemy tutaj Adama umieścić. Najchętniej to bym jeszcze jakiegoś środkowego pomocnika chciał tu znaleźć. Oliveira pod CR7, przepraszam, że tak oplułem. Piotrek! Rabiocik jakiś, co? Dobra, niech będzie. Depay na ławkę, Lukaku. Tylko zaraz to oczywiście jakoś sensowniej poustawiamy. Musimy zadbać o defensywę, trzymajcie kciuki, żeby ktoś poleciał. Dobra, i teraz muszę pomyśleć. Skriniar łączy się z Zielińskim takim delikatnym połączeniem. Cancelo możemy dać na środek obrony. Cancelo, połączenie z Edersonem to jest najlepsze, co możemy teraz zrobić. Tutaj wylatuje Piotrek Zieliński, Paul Pogba. Szkoda, kurczę, że ikony nie ma w defensywie, bo byłoby znacznie łatwiej to wszystko ułożyć. Tak to, co mamy Oriera, tutaj Klostermana. I tak, dobra, zaraz będziemy to układać oczywiście. Boom! Nie przewiduję tylu zmian, ale w razie czego też Jordiego Albę mogę dać. Tylko nie odpadnij w pierwszej rundzie, postaram się. Biboran United. Dobra, jedziemy z nim. Taka obrona, proszę was, nawet zmian nie będę robił. Lewandowski, pierwszy strzał. Wow, Robert, opanuj się. Wardi urodzinowy, to on coś potrafi, to jest najgorsze. Kurde, wszystko wina gry. Jak się robi cancel tutaj? Zizou, gol! Ale jakoś nie mogę wytajmować tego. La Croquette z anulowaniem. Coś tak... Nie jestem przyzwyczajony, kurczę, ale strzeliłem gola, po tym się poznaje najlepszych, że są w stanie sobie poradzić nawet w innych warunkach niż normalnie. Douglas Costa, spokój, dobrze. Co? Dawaj lewy, rozpędź się, to jest Chiellini zwykły, no musimy go tutaj jakoś załatwić. Robert! Ajeny, prawie połamał ręce. Lewy? Pomiędzy... Co to w ogóle było? Gol chyba. Dobra, jest runda druga, mamy sukces. Misiaki, jest! Z widzem gramy. Więc jeśli ten odcinek będzie trwał krócej, to tak po prostu, przepraszam. Dobra, możemy zawołać całą rodzinę. Lewy, Zidane. Lewy, tak jest! To jest interwencja bramkarza. Jak się on po... Jeny. No czuć różnicę troszkę pomiędzy tym moim... Cristiano Ronaldo, a tym, w szczególności właśnie w poruszaniu się, w zwinności. Z takim to bym już dawno wbijał elity, no ale niestety, nie mieliśmy szczęścia w paczkach w tym roku, a teraz na was? Nie. To jeszcze raz dajemy tutaj widzowi szansę. Spełniam marzenia, super, super gol. Robert Lewandowski, ale on się obrócił z piłką, Lewandowski, Lewandowski, król Polski, pra... Karny! Co? Streama się ogląda? Nie ma! No nie, no, portugalski? Chyba, że to był lewy. To był lewy, czy kogo mam obrażać? Ederson, dlaczego? Dlaczego, gdy reprezentujesz moje barwy, jesteś parówą? Sparuj to na rzut rożny, a nie pod jego nogi. No naprawdę, żałosne. Robert z pierwszej, Lewandowski, 2-2! Pięknie! Dobre, dobre! I teraz Robert Le... Kogo on ma w ogóle w bramce, tak...
Podanie. Jest! Ale mu tam skrzanił obrońca. 3-2. Cristiano! 4-2. Dobrze, jeszcze jedna akcja, jeszcze jedna akcja. No ale odebrał. Dobra, mamy rundę trzecią. Kowal, dzięki za mecz. Brzydka nazwa składu, trzeba to zgłosić. Ho, ho, lewy! Nie wiedziałem, że można nim takie rzeczy robić. Co to było? Chyba, że to Ronaldo. Nie, jednak Lewandowski. Dziwne światło jest na tym stadionie, tak? A, bo to mój stadion. Nieważne, fajne światło. Lewy, dawaj, drugi. A, ładnie się tam złożył. Cristiano. Kurde, fake shot miał być. Ronaldo. Ronaldo! 2-0, jedziemy po finał. Ale po co takie przyjęcie do boku? Tego kompletnie nie rozumiem. Ronaldo, fałsz, 4-0. Mamy finał. Nie, z gościem gram. Nie, na dwie osoby. Kurde, to mam nadzieję, że nie potrafią grać. Oby tak było. Więc tak, lewego super, oceniam. Ale był inaczej, strzały kapitalne, tylko mógłbym mieć inny styl gry, żeby zwiększyć tempo i zwinność. I też gram na Wi-Fi. Pozdrawiam wszystkich, którzy jeszcze są i oglądają wspaniałego Lewandowskiego. Szkoda, że tak naprawdę Ronaldo, no dobra, coś tam zrobił w tym ostatnim meczu, ale kwestia formacji. Pewnie w innej formacji by troszkę lepiej funkcjonowali razem. Czuję, że to wygrywamy. Zobaczymy, czy potrafią założyć dobry pressing w dwie osoby. Bez faulus. Hop. Lewy, przyjęcie. Strzał. Jeszcze się przesunął, kurde. A właściwie przesunęli, może we dwójkę tam pada trzymają. Nigdy nie wiadomo, jak się bawią. Dumfries, wygraj, jesteś wysoki, 188 cm. Ronaldo z podeszwy, 1-0. O, ładnie wyczuł, ale to powinien być rzut. To jest akcja bramkowa. Robercik, na głowę, Robercie, ja cię proszę. Nie, nie potrafię tak dobrze wrzucić. Dobra, specjalnie dałem, by zobaczyć, czy potrafią strzelać. I teraz pewnie tam po łbie dostaje jeden z nich. No jak mogłeś tego nie wykończyć? I o to chodzi, żeby ich psychicznie rozwalić. Ronaldo, cyk. 2-0. O, fajnie się obraca. No, jeszcze są tocy Ultimate, prawda? Będziecie jeszcze tutaj po tocach Ultimate, co nie? Ja będę. Chyba, nie wiem. Pokémon Snap muszę skończyć. Ale lewy biegnie tragicznie, ale dobiegł, dobiegł, lewy lobem i to jest nad bramką. Jak na początku gry. Zizu! Czemu to z fałsza idzie? Kurde, muszę jakoś inaczej. Muszę potrenować po prostu rzuty wolne, bo mi nie wychodzą. Jak wygram to paczki dzisiaj, tak, tak, bo to nie jest moje główne konto, więc od razu otwieramy, zrobimy jeszcze jakieś piki. Cokolwiek zrobimy, żeby po prostu było coś jeszcze w tym filmie. Dobra, czas na trójeczkę. Ronaldo, pole karne, lewa noga. Serio? Mój tak nie strzela z prawej. Dobra karta. Kurde, ten mecz od 40 minut nic się nie działo i to wszystko po to, by w 80... Aaaa, ale mamy 3-0 w finale, nagrod... Wow, dwie złote paczki rzadkich kart, solidnie. Zobaczmy, czy odrobimy ten draft. Mamy ekrany, co oznacza, że co najmniej 5000 za te karty dostaniemy. To jest... No dobra, może jednak trochę mniej. Ale jest Piotrek Zieliński, myślę, że lepiej trafić nie mogliśmy. Tak. I przekonajmy się, czy było warto wydać pieniądze. Czy było warto tak się męczyć. 4 potężne rundy, by ostatecznie trafić jednego. Nie powtarza... Pianicia, dobra, nie, to pianić, dobra. Solidnie, 12 tysięcy przy dobrych wiatrach, wychodzimy na zero. Berardi, go jeszcze nie trafiłem, będzie to SBC. Ale oczywiście to inne konto, lepsze niż draft. I jeszcze w ramach bonusu na zakończenie pik 84+, tutaj żadnego totsa nie trafiłem i jest Malen. W porządku. No nie jest to Ronaldo, nie będzie do tytułu, ale zawsze coś. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Do zobaczenia jutro, trzymajcie się, cześć!